jak zapewne wiecie, byłam w Ikei. Byłam w Ikei, żeby kupić szafki. Te szafki wyglądają tak. Dwie tego typu szafki kupiłam. To już co nieco jest położone. Ale najważniejsza jest dla mnie ta i ta szuflada, bo tu zmieszczą się moje pędzle, kochani, które właśnie wczoraj, jak mój mąż skręcał mi te szafki, tu jest szafka numer 2. Tutaj jeszcze nic nie ma w żadnej szufladzie, to tu się zmieszczą wszystkie moje, kochani, pędzle na stojąco i skończy się histeria moja z kłakami. Bo ja wiecznie kłaczę. Co jeszcze zrobiłam? Ja wiecznie płaczę, że kłaczę tą kotę. O. Myślałam, że to kupowałam kilka lat temu, na którym wiesza się tło. Myślałam, że to będzie, moi drodzy, do sufitu, no ale niestety nie jest do sufitu. I zamiast tła, tło zdjęłam, kupiłam dwie zasłony szare, moi drodzy. No szare, od takie sną, z jasnego w szare, wiadomo, szare jest najlepszym kolorem do robienia zdjęć i do filmowania. I powiesiłam także do góry, na całą ścianę, żeby ten taki był bardziej odległy, taki szeroki, odległy, szeroki, i żeby tylko więcej tego tła było. Tak mniej więcej wam powiem. Kupiłam też dyfuzory, o czym wam mówiłam. Na to lodówka tak strasznie jęczy. Przestawiłam ją w ogóle, o tu. Tu ją przestawiłam. Kącie, tutaj mam takie pierdołeczki, tu mam zasłonięte okno. O, trzeba jeszcze jedną kamerkę. I moi drodzy, kupiłam te dyfuzory i wyglądają one z przodu, wygląda to wszystko tak. Światło jest łagodniejsze, nie jest ostre, bardziej nachyliłam to padające do mnie, do mnie. I tak to, moi drodzy, wygląda ekran. Tą szafkę postawiłam tutaj, ten regalik. Na niej idealnie pasuje, jak mu tam, monitor, znaczy od się widzę w tym. No i tu widzicie, moi drodzy, moje wszystkie pędzle, jakie sobie, wszystkie, to nie są wszystkie. Połowa tego jest jeszcze na dole do mycia, bo od razu przebrałam, także tu będę robiła, kochani, porządki, będę przekładała wszystko do tych szuflad i jakoś sobie tutaj będę kombinować. Wzięłam też ten ring okrągły, zlikwidowałam i oczywiście wzięłam ten, który jeden mi został, boks taki, i on naprawdę świeci tym światłem takim bardzo, bardzo łagodnym, no bo dyfuzor robi dużo swojego. Także zaraz zaprezentuję wam moje pędzle. A zatem opowiem wam bajkę, jak kot palił fajkę. Widzę, że jest... to jest Izo. To jest Izo. Tak ci nie można? Izo. Podniesiemy mu trochę. Oj. Nie. Na waszych oczach podniosę mu do... O! Na ile mu podniosłam? Na 300? 300? Tak, 320. O! 400 jest super. Dobra. To co? Jak moje pędzle leżą tak, jak je używam. Zawsze wyjmuję sobie przy malowaniu te pędzle, które będę używać w trakcie makijażu, i kładę tu zawsze ręcznik papierowy, stoi lusterko na tym statywie i, moi drodzy, ja biorę tutaj niby, nie? Z tego, a nie mogę się znaleźć. To wszystko jest zawsze upchnięte w jedną stronę. Z tej strony pod monitor raczej jest miejsca,
dosyć sporo, żeby mogła coś odłożyć i no stół jest duży, no jest duży, mam metr chyba 60 ten stół, no, biurko. No to może zacznę, powiem wam, co ja to. A teraz wymyśliłam sobie, że ten słoiczek, który tu mam, w którym też były jakieś pędzle, w ten słoiczek będę sobie kładła pędzle, którymi będę robiła makijaż. I nie ma, zmiłuj się. Będzie trzymany tu porządek. Jak długo, to wam powiem, nie? No. I najpierw co? Najpierw wzięłam pędzle no-name'y, powrzucałam takie no takie no-name'y są tutaj, nie? Poczuj, no-name, no właśnie. To jest całkiem niezła firma, pokaż się. Te kupowałam, moi drodzy, na początku, to był mój pierwszy komplet, ten to był drugi komplet, do kitu się okazała większość, część pędzli. Co tu jeszcze? Z Essence sobie takie, już dawno, dawno temu sobie kupiłam, ale one tylko do blendowania. No i z tych fioletowymi łebkami kupiłam, one są totalnie, mają name'a, nawet chyba numer mają, nie? Jak się uprzesz, to będzie ten. Ale mi się to podobało. Nie? I te kupiłam podwójne, bo one fajnie się nimi robi, tymi się też fajnie, z takimi plaskatymi się robi i jest naprawdę super sprawa. Tutaj mam to dziwadło, co kupiłam, nie? Wiecie, o co chodzi? Słuchajcie, o, tu jest niechcący się z... te są prawdziwe no-name. To moje pierwsze początki. Ja nie mam serca ich wyrzucić, powiem wam. I tyle. I tak to do jednego sobie wsadziłam te no-name'y i żeby se było w drugim tym pudełku. W tym też mam no-name'y, tylko krótsze jakieś. Ups. Nie mają... Wylatają mi z rąk i nie mają nawet nazwy. To są oto. To jest takie, nie? Do... Wiecie do czego? Ale ostatnio użyłam. A ten to chyba kupiłam z jakimś pudrem, wiecie? Nie jest to sklinik? Nic nie jest napisane. To było z jakimś pudrem ten taki. I to jest taki drugi no-name, gdzie sobie tam sadziłam. I te no-name'y se zostawię tu, to będą tylko dwa, żeby mieć pod ręką jakby coś, jakby wiecie, bo ja położę, a później tego nie widzę. Tutaj powrzucałam sobie wszystkie kredki, no i to do jak robię brwi, to tym cudownym tym. Tu są wszystkie kredki, niebieskie, czarne, zielone, jakie kto woli. Do ust, do uszu, do oczu, to jest nawet ten. No i tak sobie trzymam, patrzę, gdzie jest mój, a jest. Żelek, który jest coraz krótszy, ale tu są jeszcze dwa, także spoko. Spoko, Maroko, wszystko leci, to będzie też stało tutaj. To już jest trzecia rzecz, która będzie stała, którą będę sięgać. I teraz tak, podzieliłam, tak właśnie mówię, no name'y, zostawię sobie. I jeszcze następny, który będzie stał, to są, moi drodzy, do kleju pędzelki, tym robię właśnie pod drzwiami za pomocą, ojej, gdzie jest mój, no i widzicie, no bo posprzątałam i się narobiło. Gdzieś pewnie leży w którymś z tych, no ten z, no wiecie, korektor z L'Oreal, który sobie zawsze pod oczami robię, nie? Tu jest ten niby tak baza. To są takie właśnie do robienia oczu. Zostawiłam sobie. To jest do rozprowadzania brązu. To jest Luvia nawet, nie? O, Luvia. To jest taki, co niby rosną brwi po tym. A ja tym bardziej rzęsy smaruję i se rosną. I moi drodzy, to też będzie tu stało, stawimy to na bok, bo tego potrzebuję zawsze. No name'y też, to jest drugi. I ten. No i
teraz wyjdzie na to, czym bym robiła. Aha, mam jeszcze jeden. A, tu jest, widzicie? Tak, wsadziłam, że tutaj mają być korektory, widzicie? No, bo tymi sobie trzeba, robię pod brwiami. Także to będzie jeszcze jeden, który niedługo wszystkie zostaną. No i podzieliłam sobie tak, tu są wszystkie pędzle luwi, jakie mam. Do prania stoją, zaraz pójdę je zdjąć, chociaż to nie jest czysty. Są małe, duże, nie wiem, dwa komplety? Tylko dwa komplety kupiłam, ok, mi się wydawało, że więcej. I tu są wszelkie właśnie luwi, komplety. Może na dole jest ten, się wydawało, że więcej kupiłam. I one są takie właśnie, do brązów bardziej. Można całym kompletem spokojnie luwie zrobić sobie makijaż bez nikakich. Bardzo dobre pędzle. Następne pędzle, które występują w ilości większej niż zwykle, są pędzle z Bailey. Są pędzle z Bailey, tu są takie, tylko wiecie co? Bailey, w tym kolorze to są z Lenibrush. Ja je tutaj wszystkie włożyłam z Lenibrush, z... Co on tu robi? Nie wiadomo skąd, widzicie? To jest właśnie Lenibrush, to jest taki plaskaty, a reszta to Bailey taki, Bailey taki, Bailey taki. O! To są moje wszystkie kochanie z Bailey. Różne, kwadratowe i podłużne. Ten też nie wiadomo, co tu idzie do no name'ów. Strasznie robiłam porządek tutaj, aż się boję. O, to też jest takie jakieś dziwne, nie wiem skąd. No i tyle tego mam na razie. I tu jest druga część z Bailey, nie? I z Lenibrush. To są te takie z takim ciemnym i Bailey. Nie? Czekajcie, chyba jeszcze jakieś były tutaj. Czekajcie. Lakura. No to jest też Bailey. Też Bailey. Tych z Bailey kupiłam po prostu niesamowitą ilość. Po kilka kompletów nie potrafię wam powiedzieć, ile ich ja tutaj mam. Mam ich sporo. Te nie mają napisu, ale są na pewno z Bailey. One są z jakiegoś tam drewna. Mają te rączki jakiegoś specjalnego orzechu, nie wiem, wiśniowego drewna, także one tu są i tutaj sobie też takie, o, i jak się zdarzy się, nie, wszystko Bailey, tak sobie ten. I one pójdą, kochani, do szuflady. Aha, to są te Bailey, nie zmieściły mi się w jeden i one, moi drodzy, pójdą sobie do szuflady. Następnym, powiedzmy sobie, to są no-name'ki do twarzy, nie? Te kupiłam właśnie w komplecie, patrzcie, ile tu włosów, powstały chwilę i włosy. Te kupiłam właśnie w komplecie, dwa komplety, ich było 6 czy 8. Ten jest albo z Catrice, albo Chor 2. Te kupiłam ostatnio z Rival de Loop. Albo z Rival de Loop. To jest firma, niemiecka firma, jakim tam. O! A tu jest taki Hakuro do ten, co on tu robi, nie wiem, no co. I to są, kochani, pędzle z którymi można robić puder, można cieniować, można kształtować twarz, można robić wszystko. To ten Hakuro, niech to tam będzie, niech mu tam ten. I tu są jeszcze jedne pędzle grube. Ten jest z eBaya za parę groszy. Ten nie wiem, czy z nie pamiętam. No i tu mamy, a właśnie, to mamy to La Mora, nie? Bardzo fajne pędzle, wyglądają bardzo fajnie i powiem wam, że bardzo się fajnie nimi ten. To jest z IT Cosmetic, mówię Bailey, to jest też Rival de Loop, nie ma, o tu ma, napisane na tym, jest napisane i, a tu jest pędzelek kocia łapka, nie wiem ile on kosztował,
ale no nie jest za dobry, powiem wam. Bailey, z tych Bailey, takich grubszych, chyba tylko dwa komplety kupiłam. To też jest czerwone Bailey, także tego wam nie powiem. Aha, kocia łapka. I to takie, wiecie, o, też Bailey, też Bailey. Nie, ten jest z jakiegoś, jeszcze miałam Purish, nie Purish. Lock Fantastic, no to w którymś z tych był. Także to są ten i je będę za każdym razem wyciągać. Nie jest tak, albo sobie wyciągnę ten komplet, nie? Albo ten, tak sobie ułożyłam, będę wyciągać po jednym komplecie, żeby nie stało, tak będą stały w szufladzie. Następną rzeczą, którą podzieliłam, są, moi drodzy, maksyneczki, embraszy, sześć. Na dole jest jeszcze kilka i jest Coeva. Je włożyłam do jednego worka i na przykład mogę całość wziąć i każdy tu jest, każdy znajdzie się pędzelek, którym się maluje. Na dole jest jeszcze chyba 3 czy 4 maksyneczki i Coevy też będą ze 2, bo to chyba nie są wszystkie. Ja w ogóle się pogubiłam w tych pędzlach, jak nie wiem, w końcu. Tutaj są kolorowe, które kupiłam, te całkiem niedawno, bardzo dobre. I tutaj do samych oczu też kupiłam z czymś razem, z jakimiś cieniami. I one sobie też można je sobie wyjąć całe i cały ten, o, mój, no, najlepszy do oczu. Nie wiem, czemu tu leży, na razie wsadzę go tu i tu nie zapomnę. To, moi drodzy, sobie tak podzieliłam i później poleciałam z tymi. Tu są pędzelki z Glam Shopu. I pędzelki, to jest z tego Teśnic. I pędzelki z Glam Shop, nie? Które dostałam, kupiłam, czy dostałam w prezencie, jak ten. Jak ten, on jest, moi drodzy, do puliczków, o, tak się ten i się robi puliczki. Tu są te znabli, tak jest tą przezroczystą, sztuczny włos, ale bardzo dobre pędzle. Ten jeden z chińskich, nie wiem, gdzie się drugi podział. Nie mam pojęcia. No ten. Jak to jest? Morphe, Jaclyn Hill. Morphe też tylko, kochani, do oczu. Tu mówię, Glam Shop jest. Także musiałam uważać, bo... Aha, no i ten z Essence bardzo fajny jest, taki do złotości, powiem wam. To jest też Glam Shop. Ten z Glam Shopu fajny, taki... Także jak sobie wyciągnę te wszystkie, i który z tych grubszych, no to też mam umalowaną twarz. A nawet jak się uprę, to i tym, bo tym można opudrować i wszystko. O, to jest też z Glam Shopu, ten jest... Świetne są te Glam Shopowe pędzle. To jest Coeva. To co ona tu robi? Tutaj, no. Tutaj Misiek składał mi te szafki, a ja robiłam porządek w moich pędzelkach i... Kochani, tak sobie planowałam tutaj, nie? No i to jest chyba ostatni komplet, jaki mam. To są pędzle z Sigmy. Dziko drogie. O, tu jest, widzicie? O, drugi. A tu mam drugą tą. I teraz nie wiem, która. Nowa, która stara. A, ta jest stara, bo to widać. Też włożymy tu, bo one mają tu jest ich miejsce. O. Tych, których używam, tu jest ich miejsce i one tutaj będą sobie normalnie stały. To tutaj mówię, to są Sigmy, nie miałam czego dorzucić do nich, może coś tam kiedyś, no, kupię. I to są praktycznie wszystkie pędzle, które tu mam na górze, bo na dole, moi drodzy, mam pędzle do prania, nie? Tak mniej więcej taką ilość, jak tutaj jest. Mam do prania, z tym, że tutaj tu już też muszę powyciągać z tej luwi do prania. Wiecie, jak mam bardzo dużo brudnych pędzli, to
to mam, kochani mojej najdrożsi, wymówkę, żeby sobie dokupić jakieś. O, patrzcie, jednak zapomniałam. Tu mam pędzle z... z Beiji Cosmetic. O, to widać. To jest cały komplet. Jest jeszcze chyba 3 czy 4 są do oczu, nie? Także jak ten się wyciągnie, to spokojnie można też pomalować. Aha, tu wystaje całą twarz. Z tym, że ja nie tym puder foundation na twarz, tylko o tym. Takim półokrągłym. I tu jest też właśnie w tych, nie? W tym z tych fioletowych. To mam dwa na zmianę i tym właśnie nakładam, lekko tak mijając, nie? No teraz to już naprawdę byłoby wszystko. Czego, co będzie stało ze mną tu na zawsze? To wiecie co, siedzę, gapię się jak sroka w gnat na to całe. Tu jest przecież Hulu. To jest cały Hulu, który mam. Jest Hulu to Ombre i jest DS Hulu i mam P60 nawet dwa razy. Tamten jest na pewno do prania, także totalnie zapomniałam. Gapię się jak szpak gnat na te Hulu. Wszystko dookoła i patrzcie Państwo. I nie ten. Tutaj też jak wyciągnę, to nie muszę praktycznie też niczego innego brać, jak na przykład będę miała ochotę na pędzle Hulu. Co będzie stało ze mną tu na zawsze? To będą moje maskary. Moje maskary, no trochę tego mam. O, spinka do włosów. Trochę tego jest. I tak wiecie, sobie sięgam ręką, patrzę, która jaka. Wywalam oczywiście na bieżąco te, które są. I to będzie stało tutaj ze mną na zawsze, kochanie. To jeszcze widzę z Vibo. Bardzo dał to Deluxe. Deluxe dała tam Red Lipstick Monster, ale od kiedy, moi kochani, mam tą Laura wersję? Nie, Estée Lauder. To po prostu ja żadnego innego nie chcę. Tu jest karta do komputera, ona wiecie. Serum, na to się nie patrzcie. Więc to jest, jak live robię, to ten. No i to są wszystkie tego typu rzeczy. Trochę mam jeszcze maskar tam, pomadki mam w tym. Nie wiem, co zostawię, nie wiem, co wstawię. Wiem na pewno i jestem tego pewna, że te pędzle, moi drodzy, zmieszczą się wszystkie tak, jak stoją w pudełku, w tych szufladach dwóch dużych, takich wysokich, które kupiłam, co wam na pewno na koniec zademonstruję. Okej, nagadałam się jak ten łysy do jeża i patrzę, mikrofony włączone, mam nadzieję, że będzie słychać tym razem. Kochani moi, a zatem dziękuję wam serdecznie za przybycie, dziękuję za obejrzenie filmiku informacyjnego. Bądźcie zdrowi, nie dajcie się i widzimy się, najdrożsi, w następnym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.